Smartfony przestały być już tylko urządzeniami i stały się czymś w rodzaju biżuterii, którą zawsze nosimy przy sobie i którą zawsze chcemy błyszczeć w towarzystwie. A jak wiadomo, o klejnoty trzeba odpowiednio zadbać. Proponujemy, by raz w miesiącu zrobić coś pożytecznego. Wziąć los we własne ręce, czyli zbadać jądra. I w związku z tą ochroną chcemy Wam zaproponować razem ze sklepem Pancernik kilka interesujących etui, w tym wypadku do Mi 10T. Zapraszam do oglądania. Nasze zestawienie otwieramy etui o nieprzeciętnym kolorze purpurowej czerwieni, która tchnie mnóstwo życia w aluminiowo-szklaną bryłę telefonu. Całość jest niezwykle lekka i cienka, a matowa powierzchnia jest przyjemna w dotyku i w kontakcie z palcami do złudzenia przypomina papier, który w niektórych sytuacjach bywa towarem na wagę złota. Emma! Przyciski głośności są zintegrowane, a ich naciśnięcie daje odczuwalny skok. Dzięki specjalnym wycięciom w narożnikach to poliwęglanowe etui mimo swojej sztywności zakłada się bez większego problemu, a charakterystyczne wycięcie na spodzie obudowy zapewni nam łatwy dostęp do portu. Powierzchnia nie palcuje się łatwo, ale mimo to zbiera zauważalne ślady. Wyspa aparatów jest otoczona podwyższonym rantem, który nie dopuści do bezpośredniego kontaktu soczewek, choćby z blatem Waszego biurka. Dax Deuces z serii Skin to etui, które jest stałym gościem w naszych filmach, więc i tym razem nie mogło go zabraknąć. Seria Skin to konstrukcja portfelowa wykonana z ekologicznej skóry. Wewnętrzna obudowa jest wykonana z silikonu, więc z czasem może on żółknąć i stracić swój niegdysiejszy polot i charyzmę. A teraz pora na małe czary-mary. Wasz telefon od teraz przybierze elegancki i biznesowy charakter. Mamy tutaj także magnetyczne zamykanie zabezpieczające przed otwieraniem się klapki. W środku znajdziemy kieszeń na dokumenty czy kartę płatniczą. Boczny panel jest dobrze zintegrowany z przyciskami. Otwór na porty i głośnik są starannie wycięte. Aparat jest osadzony głęboko i nie straszne mu porysowania, kiedy położymy telefon na płaskiej powierzchni. Etui występuje w kilku wersjach kolorystycznych. Kolejne etui to oficjalna propozycja od Xiaomi, czyli proste poliwęglanowe plecki, które nie odbiorą smukłości samej obudowy, a kolorem i fakturą nie będą specjalnie rozpraszać czyjeś uwagi. Tak, dobrze mówię. Dokładnie tak. Witam serdecznie, jesteśmy na gali Fame MMA 4. Pod palcem jest wyczuwalna faktura i dzięki tej powierzchni nie będziemy zostawiać śladów odciśniętych palców. To kolejne etui, które zakłada się niezwykle łatwo, a jednocześnie idealnie przylega do telefonu. Mamy tutaj lekko wystające ranty wokół wycięcia na aparaty. Etui umożliwia pełny dostęp do interfejsów, zarówno bocznych przycisków, jak i dolnych portów. Oczywiście nie mogło także zabraknąć propozycji od marki Spigen. Zewnętrzna strona to matowa powierzchnia oraz aplikacje imitujące karbon. Według zapewnień producenta wewnętrzna struktura sieci pajęczej ma lepiej absorbować wstrząsy w trakcie upadku. Zobaczmy, jak prezentuje się na telefonie. Mimo wyglądu etui jest cienkie, nie pogrubia sylwetki urządzenia, ale przy tym wciąż zapewni nam należytą ochronę, zwłaszcza dzięki wzmocnionym narożnikom. Przyciski są zintegrowane i dają przyjemny skok. Aż chce się je kompulsywnie wciskać. Staranne wycięcia na porty i łatwy dostęp do nich to kolejna ważna cecha tego etui.
Zarówno aparat, jak i ekran są dodatkowo ochronione przez wystające krawędzie. Gdybyście jednak woleli coś o nieco bardziej pancernych gabarytach, to mamy dla Was Fusion X od Ringe. Wykonane z wysokiej jakości lekkiego termopoliuretanu i poliwęglanu oraz pokryte dwiema warstwami antystatyczną, która zapobiega zbieraniu się kurzu oraz powłoką minimalizującą zarysowania. Pierwsze wrażenie po założeniu? Aparat naprawdę solidnie spoczywa w dłoniach. Przyciski głośności są zintegrowane i wykonane w technologii Active Touch, zaś boczne profile wyglądają na dobrze znoszące upadki. Spód mamy oczywiście w całości zabudowany, ale bez trudu skorzystacie z portu. Lekko wystające krawędzie chronią kamerę i ekran przed zarysowaniami na płaskich powierzchniach. Jeśli spodobał Ci się ten film, to daj łapkę w górę, naciśnij przycisk subskrybuj, aby być na bieżąco z nowościami w sklepie Pancernik. I nie udawaj, że to zrobiłeś, bo sprawdzę.